Hej ludzie, witajcie z powrotem przy nowym Zagrajmy Wy, Resident Evil Revelations. Teraz, gdy ukończyliśmy Super Mario Sunshine, zabieramy się za coś nieco innego, chociaż też niezupełnie, bo w tej grze również będziemy mieli wodę i nieco wakacyjny klimacik, jako że większość gry będzie się odgrywała na statku wycieczkowym. Ale cóż, seria, której może nie każdy z was się spodziewał tutaj na kanale, jednakże jest to dla mnie bardzo nostalgiczne Zagrajmy, które tu będziemy mieli. Nawet jeżeli teraz, gdy rozejrzycie się na kanale, nie znajdziecie żadnej playlisty oprócz tej, żadnej playlisty w przeszłości, która miała coś wspólnego ze serią Resident Evil, to jednak weterani, którzy są na moim kanale już od bardzo dawna, pamiętają może, że to nie pierwszy raz, że ogrywamy Resident Evil jako Let's Play. Były kiedyś czasy, kiedy rzeczywiście nagrywałem tyle gier Capcomu, że można by uznać mnie za Capcom Playera. Let's Playera, który się tylko specjalizuje na Capcomie. Tyle gier Capcomu naraz nagrywaliśmy z Dragon's Dogma na przykład, Resident Evil i też Ace Attorney przez cały czas. No trochę tego było. I miałem do tej pory dwa Let's Playe z Resident Evil. 7 lat temu. Gdy w 2013 ta gra dostała swój port na PC, PlayStation 3 i Xboxa 360, właśnie ogrywaliśmy tą grę jako Let's Play. Wtedy na ślepo i później kiedyś jeszcze z moim starym, dobrym kumplem Sadziem nagrywaliśmy Let's Play z Resident Evil 6. Niestety oba Let's Playe skasowałem, bo miałem taki okres Let's Playerstwa, gdzie kasowałem serie, które mi się nie podobały do końca, bo mówiłem sobie, że kiedyś zrobię je lepiej. Niestety wiele tych Let's Playów taki los trafił i nigdy nie dostały swojego nowego Let's Playa. Ale dla tej gry teraz nadszedł czas i możemy się za to zabrać. Od dawna chciałem już restartować serię Resident Evil na moim kanale w formie Let's Play i nie wiedziałem nigdzie, gdzie zacząć. Czy zacząć od dwójki, mojej ulubionej części, gdzie zarówno remake, jak i oryginał bardzo uwielbiam? Nie, bo to byłoby za dużo pracy, bo mam taki specjalny sposób, w jaki chciałbym nagrywać Resident Evil 2 kiedyś. To raczej nie aż tak dobry na początek. Mógłbym zagrać też w Resident Evil 4, moją trzecią ulubioną grę, jednakże Revelations jest tą grą, z którą powiązuję Let's Play z tej serii na moim kanale. Jest to tak świetna gra, tak bardzo byłem zaskoczony wtedy w 2013. Po prostu kocham tą grę i myślę, że restart Resident Evil na kanale może powstać z tym. Zaczynajmy! Dokładnie. Nie bójcie się, że teraz mieliśmy niemiecki cały czas. Zmieniło się nagle na polski. Mam niemieckiego Windowsa, więc niestety w Resident Evil na Steamie zawsze na początku jest gra w tym języku, w którym masz swojego Windowsa, swoje oprogramowanie komputera i dopiero później jak włączasz jest ustawione to na jakim języku chcesz grać. Opcje, czekajcie. Chyba w ustawieniach gry to było, co nie? Właśnie, kolor celownika możemy sobie ustawić. Niebieski, zielony czy czerwony. Bardzo do klimatu pasuje niebieski i zielony. Wezmę jednak zielony, tak myślę. I to tak. Mapa może zostać być włączona i wyświetlaj napisy, to potrzebujemy, bo gra nie ma dubbingu, na szczęście. Angielski voice acting w Resident Evil zazwyczaj jest cudowny. I co można jeszcze na temat tej gry ogólnie powiedzieć? Kiedyś, w 2012 roku, Resident Evil Revelations było grą, która wyszła ekskluzywnie na konsolę przenośną Nintendo, czyli Nintendo 3DS-a. I dopiero rok później została wydana na wszystkie inne wtedy aktualne platformy, bo gra okazała się być tak popularna i tak lubiana. Ludzie mówili wtedy, że to jest ukryty klejnot serii Resident Evil, w której nie każdy ma okazję pograć, bo nie każdy ma 3DS-a. Wtedy jeszcze 3DS się jeszcze aż tak dobrze nie sprzedawał. Dopiero zaczynał tak jakby się w tamtym roku tak mocno sprzedawać od 2012. I jako, że tak bardzo ludzie kochali tą grę, mówili, że Resident Evil w końcu wraca do swoich korzeni.
Jest to prawda też horror, ale jest też strzelanka jak w Resident Evil 4, czyli połączenie tak jakby tego, co było od Resident Evil 4 do przodu i tego, co było w pierwszych grach. Strasznie dobry klimat, horror, no i ładne strzelanie też, czyli gra, która jest nowoczesna, ale ma też ten stary styl Resident Evil. I do dzisiaj ta gra jest uwielbiana przez wielu, jak słyszeliście, moja druga ulubiona część po Resident Evil 2. I jeżeli chcecie zagrać w tą grę dzisiaj, to możecie na każdej kolejnej platformie, która istniała od 2012. Oprócz Google Stadia, tam chyba tego nie ma. Ale czy to na 3DS-ie w oryginalną wersję chcecie pograć, na Xboxie 360, na Wii U, na Nintendo Switchu, na Xboxie One, na PlayStation 4. No i jako, że będzie wsteczna kompatybilność, to też wy na nadchodzących konsolach PlayStation 5 i też Xbox Series X będziecie mogli w to grać, więc wszędzie możecie. I z tego co wiem, nawet wersja Switchowa ma polskie napisy. Czyli ogólnie ładnie się dzieje. Często znajdziecie tą grę w wyprzedażach na Steamie, na Nintendo eShopie, PlayStation Store. Wszędzie. Będziemy grali na normalnym. Let's go. Osiemnasta 8. Morze Śródziemne. Hey, Jill. Lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them right here on this ship. Może to dla niektórych niespodzianka, ale Jill Valentine wróciła tutaj w końcu po tylu latach jako główna grywalna postać. Ta gra będzie głównie się działa wokół Jill i jej partnera Parkera. Zapomniałem, jak Parker ma na nazwisko, ale on jest akurat postacią, która jest zupełnie nowa w Resident Evil Revelations. Przybyliśmy tutaj, żeby odnaleźć naszego byłego partnera, Chrisa Redfielda, który również, tak samo jak Jill Valentine, którą teraz gramy, był głównym bohaterem pierwszej części Resident Evil. W tamtej grze, dla tych, którzy nie znają, można było wybrać między graniem jako Jill i grą jako Chris. I od tamtego czasu dużo się w ich życiach stało. W tej chwili są u BSAA, organizacji, dla której pracują. Później się trochę więcej na jej temat dowiemy. I mają teraz nowych partnerów. Akurat na aktualne misje, w których są. My mamy tutaj Parkera, który jest świetny, moja ulubiona nowa postać, która tutaj dochodzi. A Chris ma za partnerkę też zupełnie inną, nową osobę. Jessica. Ją też dopiero później poznamy, ale no cóż, jest jeszcze jeden powód, dlaczego chciałem zagrać w Resident Evil Revelations jako pierwsze, zaczynając znowu serię Resident Evil na moim kanale, bo w kwietniu wychodzi Resident Evil 3 Remake. Jill, you okay?
I w tą grę będę chciał właśnie też zagrać na Let's Playu, na ślepo. Ale tam niestety pozbyto się tej modelki, która... No, która grała tutaj, która dała swój wygląd dla Jill. I też nowa aktorka głosowa będzie niestety. Ja byłem wielkim fanem tego wyglądu, który Jill miała tutaj, który zapoczątkowało się w remake'u Resident Evil 1 chyba? Chociaż nawet wcześniej już był w grach, tak? Ale ten tutaj wygląd to jest idealny wygląd Jill. Spójrzcie jeszcze na ten kostium. Jako, że jesteśmy tutaj na morzu, to mamy też odpowiednie kostiumy. Uwielbiam ten kostium. Najlepszy kostium, który miała Jill i najlepszy wygląd Jill w wszystkich Resident Evil. I nie za bardzo jestem fanem tego, jak wygląda Jill w nowej części, w remake'u Resident Evil 3. Wygląda w porządku, jest okej, okay, ale to dla mnie już nie ta sama Jill. Dlatego zanim zacznę let's play z tamtej gry i będę narzekał na to, chcę pokazać wam, jak Jill była tutaj. W mojej ulubionej grze, gdzie występowała i odgrywała moją ulubioną dla niej rolę. Ale dobra, jak widzicie, jesteśmy na tym niesamowitym statku. To jest taki klimat. Od kiedy dowiedziałem się, że gra naprawdę rzeczywiście dzieje się przez większość czasu na tym statku i będziemy nie zwiedzali tym razem willę albo jakieś miasto albo coś, tylko tym razem rzeczywiście ten ogromny statek wycieczkowy, no to oczywiście pokochałem tą grę od razu. Bo każdy, kto mnie choć trochę zna, zdaje sobie sprawę, że uwielbiam, gdy gry odbywają się na jakichś środkach transportu, czy to pociąg, czy to samolot, czy też statek. Uwielbiam takie rzeczy, a tutaj cała gra na statku. Przemieszczamy się w tym czasie i jeszcze ta pogoda i to wszystko na morzu, to jest taki niezły klimat. Zazwyczaj już się cieszę, gdy gry mają... No... Spójrzcie na to. To jest... paskudne, co to tutaj za wnętrzności? Ryby! To chyba ryby są, shit. No już widać, że ten statek nie za bardzo... bezpieczny jest. Załoga też nie żyje. Bo on chyba nie jako jedyny zginął i też raczej już długo tutaj leży. Na temat tego statku i jego historii też dowiemy się później nieco. Kto to zrobił? Wiemy, że Resident Evil to gra o zombie, ale... No cóż. Tutaj będą to nieco inne stwory. Ale znowu będzie to coś miało wspólnego z wirusem, oczywiście. No zobaczymy. Można się spodziewać tego. To, co chciałem powiedzieć, że... Zazwyczaj gry mają tylko jeden albo dwa poziomy, jak już, gdzie gra się na statku, albo w pociągu, albo samolocie, czy coś. A tutaj cała gra, czyli no... No jasne, że musiałem tą grę pokochać, skoro nawet jest to pięknie zrobione. Świetna loka... Gdzie on się po... A, tutaj wskoczył. Już widzieliście trochę, to był... jakiś zmutowany gość, no to... Można było się tego spodziewać, że będą to jakieś dziwne potwory, ale ten wyglądał rzeczywiście na coś więcej i bardziej odrażającego niż po prostu jakiś zombie. A co do voice actingu muszę jeszcze powiedzieć. Gdy zanim się skupimy całkowicie na grze. Jill ma tutaj... Podkłada jej głos moja ulubiona chyba nawet aktorka głosowa. Moja ulubiona aktorka głosowa podkłada głos i... Tak dobrze to słyszeć. Tak dobrze to słyszeć. Zapomniałem całkowicie o tym, bo nie byłem jej jeszcze tak bardzo fanem, gdy grałem pierwszy raz w Resident Evil Revelations. Dopiero później przez inne gry ją bardziej poznałem, słuchałem ją częściej i polubiłem tak bardzo. Jaka wielka była to dla mnie niespodzianka tutaj znowu usłyszeć jej głos. Przy mojej ulubionej Jill, moja ulubiona aktorka głosowa podkłada głos. O, co to się stało tutaj? Blood! Dobrze, że Barry'ego tutaj nie ma. What? What is this? What is it? Blood. Hope this is not Chris's blood.
Co mu się stało z jego łapą? Widzimy tutaj, ten gość już zaczął mutować, a przynajmniej część jego ciała zaczęła mutować. Ma tutaj takie zęby jak morz, kurde, i taka ogromna rybia łapa. What the hell? No power, which means no elevator for us. Najlepsze jest to, że my się tutaj rzeczywiście tego nie spodziewaliśmy, że coś takiego się zdarzy. My przybyliśmy tutaj, żeby po prostu odnaleźć Chrisa, bo jego nadajnik tutaj stracił sygnał, straciliśmy sygnał jego i chcieliśmy go tu odnaleźć, a nie od początku wiedzieliśmy, że tutaj będzie jakiś kolejny wirus i znowu jakieś bestie i tak dalej. Więc będzie trochę ciężko. Cieszę się móc znowu odkrywać tą grę z wami razem, bo też dużo czasu minęło od kiedy ostatni raz graliśmy. I już po klimacie można zobaczyć, już można naprawdę zauważyć ten klimat horroru, nie jak w Resident Evil 5 i 6, po prostu coś na ciebie wyskakuje, strzel, 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 puf, 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 wybuch, bum, bum, tylko rzeczywiście idziemy sobie tutaj i cały czas słyszymy jakieś dźwięki, jakieś ruchy. Ten początek zrobili jako idealne wprowadzenie do tej gry. Idealne wprowadzenie, odpowiednia atmosfera, odpowiednie oświetlenie, dźwięki. I tak samo jak Jillie Parker, musimy najpierw odkryć, co się tutaj dzieje. Możemy otwierać też szafki, skrzynki i tak dalej, szuflady, żeby odnaleźć sobie jakieś tam przedmioty, na przykład amunicję, albo właśnie tutaj roślinki. Roślinki można później łączyć, żeby zdobyć lepsze leczenie. Zielone roślinki leczą tylko bardzo mało. Jak się połączy je z innymi roślinami, to wtedy można, no, lepsze kombinacje leczenia zdobyć, tak jakby. Tam musimy iść. Jesteśmy teraz w kantynie statkowej. Mają nawet szczury, które przegryzły cały prąd, wszystkie kable. Mam nadzieję, że mają jeszcze inne energetory. Ale automat przynajmniej się świeci, czyli prąd nie całkiem się skończył. No, tutaj nadal mamy zasilanie. Te tekstury świetnie wyglądają, batoników. Ale zawsze byłem fanem tego automatu. Świetnie wygląda. I Trish. Czy to jest nawiązanie do Devil May Cry? Możliwe. Też gra Capcomu. Warto zwracać uwagę tutaj na takie szczegóły właśnie. Ci, którzy znają Jill na przykład z Resident Evil 1 albo trójki, to właśnie tutaj mogą zobaczyć w niej niezłą zmianę, bo trochę się już przyzwyczaiła do tego, że zawsze jest pakowana w jakieś gówno. To jak musiała przeżyć sama, no prawie sama, całe Raccoon City i to wszystko w tej willi z pierwszej części. No a teraz jest znacznie bardziej mocną nerwowo kobietą, jest badassem, jest najlepszą postacią z całej gry, oprócz Leona Kennedy. Ok, jesteśmy w kuchni i tutaj widać już główne danie. Czyli byli tutaj ludożercy. To nie wygląda, jakby tylko była zmiażdżona, tylko jakby ktoś mu wyjadł części skóry. Jakby ktoś go odgryzł. No bardzo pięknie. Tutaj zlewy. Co oni tu jedli? A, fuj! Co się świeci? Parker, give me a hand here. Sure, no problem. Parker jest naszym podnośnikiem tutaj. O, naprawdę chcesz tam sięgać? I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. Naprawdę chcesz to sięgać? Naprawdę musisz tym grzebać? So, it's not Chris. I
I mamy naszego pierwszego przeciwnika. W głowę strzelać albo w nogi. To jest najlepsze, co możemy zrobić. Rybolud. Przynajmniej wiedział, gdzie patrzeć przed chwilą na tym ujeździe kamery. Wiesz co? Parker, pomóż mi. W głowę, w głowę, w głowę, w głowę. I naładować, oczywiście. A przydałaby się maczeta tutaj, którą moglibyśmy odrzucać przeciwnika jakoś ładnie. Albo kopniaki, walka wręcz czy coś. This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? Gdzie jesteś, Chris? To jest dobre pytanie. Resident Evil Revelations. I to był świetny prolog. Idealne wprowadzenie do gry. Epizod pierwszy. W głębiny. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures, known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the U.S., was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. No to niewiele zostało z tego miasta. There you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? The Genesis something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly, because you're gonna need it on your mission. Yeah, I'm on it.
prawdziwy komik z tego Parkera. W sumie mógłbym nawet powiedzieć, że Parker. Okej, instrukcja Genesis, bla 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 bla. Genesis działa w ten sposób, że za chwilę sami zobaczycie, więc nie trzeba to wyjaśniać. A, Parker, masz nawet tatuaż w kształcie kotwicy. Ładna koszula, BSAA. No tak, ta grupa, do której należymy tutaj, mówiłem już, zostaliśmy rozdzieleni z naszym poprzednim partnerem Chrisem, teraz jesteśmy tutaj z kimś innym, z Parkerem, ale on Parkera lubi nawet bardziej niż Chrisa. I ten ubiór też bardzo lubię, muszę powiedzieć, który ma tutaj Jill, ale bardziej ten strój nurka, czy co to ma być, który ma w późniejszej wersji na statku, bo jesteśmy aktualnie w przeszłości. Przeskoczyliśmy do wydarzeń wcześniejszych. Zostało nam wyjaśnione, co się stało z Terra Grigą, czyli no, tym miastem, które kiedyś tam było. Pierwsze miasto na świecie, które było zasilane całkowicie energią słoneczną. Jednakże grupa terrorystyczna Veltro swoją bronią biologiczną zrobiła tam niestety zamach. Miasto zostało zniszczone, wielu zginęło, wielu zostało przemienionych przez tego wirusa. No i teraz niestety to miasto tu skończyło. Jesteśmy teraz na tym wybrzeżu, gdzie ta reporterka wcześniej sobie chodziła. Pogoda też nie najlepsza i akurat w tym miejscu ostatnio zaczęły wyskakiwać dziwne, no nie nazwałbym tego nawet ciałami, dziwne klumpy mięsa na brzeg. Musimy się temu przyjrzeć, po to dokładnie tutaj jesteśmy. I do tego przyda nam się Genesis. Ten gość to O'Brien, nasz szef. Też zupełnie nowa postać, która występuje do tej pory tylko w Resident Evil Revelations. Skin so pale. I've never seen anything like it. Use the Genesis to get a reading on it. No więc, Genesis polega na tym, że możemy analizować takie rzeczy i zdobywać procenty. The Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. No właśnie, musimy przeanalizować różne kawałki mięsa tego różne rzeczy tego samego rodzaju, żeby zdobyć 100%. Żeby zdobyć 100% i wtedy dowiedzieć się więcej na ten temat, żeby móc to w końcu odpowiednio przeanalizować. Najlepiej zbierać tutaj amunicję, bo przyda nam się w przeszłości. To jest bardzo fajne, że to, co zbieramy tutaj teraz, po timeskipie też należy do nas. Terra Grigia. Solar Tower. Mega Float City. To było sztuczne miasto, co nie? Nie znajdowało się na żadnej wyspie, tylko rzeczywiście pływało jako na jakiejś platformie, która została zrobiona sama. Careful now. Don't worry, I've done this before. Jill naprawdę lubi sięgać tam, gdzie obrzydliwo. I've got something. This. If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Wydaje mi się, że to nawet była ukryta scena. Bo wydaje mi się, że jak tutaj nie podejdziesz i tego nie zbadasz, to przegapisz to po prostu. Co to było, co O'Brien teraz zebrał? That's where Terra Grigia was. Has it been a year already? Czyli mamy teraz 2006, z tego co O'Brien mówi, skoro rok minął od tamtej katastrofy. A tutaj też jest kawałek mięsa. Co tutaj? To z jakiegoś statku musi pochodzić, nie? Jakiś statek musiał się rozbić i na przykład tam. I dlatego to wszystko wyskoczyło na brzeg. Podobne rzeczy widzieliśmy też właśnie na statku Queen Zenobi. Na przykład jak zajrzeliśmy tam do zlewu.
Fajnie, że odkrywam teraz nawet rzeczy, które wcześniej przegapiłem, z tym, że jak można chodzić za O'Brienem, to on komentuje niektóre rzeczy, albo ta scena teraz. No. Bardzo fajne rzeczy. A, widzę roślinkę, to mi się przyda na pół... Co? To coś ma paszcze i zęby! Czy to była wcześniej jakaś ryba, czy coś takiego, co zmutowało? I suppose. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more involved. I wanted to fight. I see you two are okay. Continue with the investigation, but proceed with extreme caution. Czyli Parker wcześniej należał do FBC. Data to run a complete analysis. Gather some more samples from the carcasses on the beach. Czyli tej drugiej organizacji, z którą BSAA współpracuje. FBC? Antyterrorystyczna, też antyterrorystyczna. Oh shit! To może wybuchnąć! That smell must have ruptured from gas. Takie obrzydliwstwa. Najbardziej obrzydliwe zombie, które istniały do tej pory, takie przeczucie mam. No chyba, że... No nie wiem, to jest przynajmniej mniej groźne od Nemezisa albo Mr. X. No ale... FBC, organizacja, która też jest antyterrorystyczna, jednakże oni bardziej zajmują się gadaniem niż działaniem. BSAA działa właśnie, dlatego Parker chciał do nas dołączyć, żeby móc więcej robić, żeby się na coś przydawał, a nie tylko no, jestem tutaj po prostu po to, żeby mieć swój tytuł i tak naprawdę nic nie robię, nie? Zeszłoroczna gazeta. To pierwszy artykuł ujawniający istnienie BOO. A tu jeszcze trochę jest, ale nie wiem, czy jak to przypadkiem przeanalizuję, czy wtedy będzie koniec dla mnie, to jeszcze chcę się tutaj rozejrzeć. Wiem, że na przykład do tego można zajrzeć. FBC, wygląda na to, że ktoś już tu był. No, może FBC nie do końca tylko cały czas gada, jednak robią niektóre rzeczy, robią czasem coś, ale częściej to właśnie BSAA coś robi. My mamy tą naprawdę brudną robotę. Ciekawe, czy to coś ma wspólnego z tymi bioterrorystami, Veltro. No przecież FBC mówili, że nie, że już nie, że oni już zostali złapani, anulowani. Jakby to powiedzieć, zlikwidowani. Tego słowa szukałem. Ale to mogą być jeszcze wpływy ich wcześniejszej roboty. Wiedziałem, że to mogę podnieść. No zobaczymy, tu mamy ten jeszcze 1% pod mostem, który sobie zachowałem na później. Najlepszy zostawiam na koniec. No i widzicie, zdobyliśmy 100% i dostaliśmy leczenie. To się będzie działo za każdym razem. Uzyskaj 100% analizy, żeby dostać przedmiot odnawiający zdrowie. Wskaźnik spada, jeśli analizujesz wrogów jednego typu. I've collected enough samples. Good. Get them to me ASAP. Dołącz do O'Briena. To, co mieli teraz na myśli, jest to, że jeżeli będziesz cały czas analizować tylko ten sam typ, to powoli nie będziesz, będziesz dostawać mniej procent za każdą analizą. Zawsze każdy taki brud, który gdzieś znajdziesz, możesz analizować tylko raz, później już nie możesz go analizować, ale jeżeli zanalizujesz jakiś inny, który jest podobny do tego... To dostajesz mniej. Uważaj, Parker! Jesteś za blisko, chłopie! Wiem, że jesteś tam w kamizelce kuloodpornej, ale to nie oznacza, że nie możesz zostać pogryziony. Na przykład tego możemy przeanalizować, ale nic nam to już nie daje. Alright, enough chit-chat. Get that sample data to me. No, Parker, gotowy? No to robimy. There you are. Nice work. No doubt about it. These corpses show signs of viral infection. And I bet it's no coincidence they came through the FBC's blockade. Well, we did all we can.
Now, we wait for the results to come back from HQ. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Uh-huh. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker, you two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. I thought they were in the mountains chasing Feltro. But judging from their position, they must be... on a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Sprawa Terra Grigi chyba jeszcze nie jest zamknięta. To był szybki rozdział. Strasznie szybki. Ale cóż, dowiedzieliśmy się, jak się dowiedzieliśmy, gdzie są Chris i Jessica. Po reakcji Parkera było widać, że on też zna przynajmniej jedną z tej grupy. Też był trochę w szoku, zmartwiony. I teraz... no tak, dostaliśmy naszą misję ich odnalezienia. Wygląda na to, że właśnie sprawa Feltro, mimo że FBC mówili, że wszystko zakończone, jednak nie do końca była zakończona. Oficjalnie tak. No przecież to, co wcześniej było nam pokazane, to był po prostu oficjalny raport w telewizji, czyli mogły tam być pewne kłamstwa, a my możemy wiedzieć więcej, jako agenci BSAA, którzy są wtajemniczeni. I wychodzi na to, że Chris i Jessica polowali na niedobitki Feltro, którzy gdzieś tam jeszcze mieli swoje laboratoria i te sprawy. Zapisywanie gry na końcu sceny bądź epizodu jest opcjonalne, jednak warto często z niego korzystać. No jasne, bo ja teraz i tak zakończę ten odcinek, a tutaj możecie zobaczyć, kiedy nagrywałem. Ojej, to było piękne, tutaj zaczęliśmy let's play gdzieś... no nie, to nie zaczynaliśmy, zaczynaliśmy kilka miesięcy wcześniej, chyba nie mam już tego zapisu. Najstarszy to jest tutaj właśnie, z 2013, połowy tego roku. I później, no już wtedy robiłem duże przerwy między odcinkami, coś czego staram się teraz tak często nie robić. Że ukończyliśmy grę dopiero w lutym 2014 i teraz 7 lat później, prawie 7 lat później, 6,5 lat później, jesteśmy tutaj i znów w to gramy. No a przynajmniej tym razem nie będzie to let's play, z którego będę się wstydził, ale i tak uważam, że skasowanie tych let's playów było najgorszą rzeczą, którą na tym kanale kiedykolwiek zrobiłem, bo kasowanie wspomnień nie jest fajne, więc jeżeli wy robicie YouTube'a, przynajmniej na niepubliczne ustawcie sobie te filmy, żebyście wy nigdy tego nie żałowali, bo warto zobaczyć sobie swoją przeszłość. Ja tutaj od 2011 roku robię Zagrajmy. Jeszcze dłużej, bo od 2009 robię ogólnie filmy na YouTubie i te wszystkie stare filmy już nie istnieją, a tak bardzo chciałbym teraz pójść i zobaczyć je jeszcze raz, jak to kiedyś było, móc przeanalizować, jak wyglądał mój rozwój jako let's playera. Szkoda, bardzo szkoda. No dobra ludzie, przynajmniej będziemy mieli tutaj trochę nostalgii i wspomnień na ten temat. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty, napiszcie w komentarzach, no... jaką wy macie historię ze serią Resident Evil i być może wciągnę któregoś z was w tą historię, bo fabuła jest tutaj naprawdę zajebista, jedna z najlepszych w całej serii. Na razie. Cześć.